Radomska Orkiestra Kameralna stała się posiadaczem fortepianu Yamaha CFX z 2015 roku. Zakup instrumentu był możliwy dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a także za sprawą władz miasta i dofinansowaniu przez gminę miasta Radomia. Długo wyczekiwany przez nas, bo dotychczasowy instrument, z którego korzystaliśmy od samego początku istnienia orkiestry, nie był instrumentem naszym. To był instrument użyczony dzięki ogromnej życzliwości Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. I ten instrument użytkowaliśmy, dbaliśmy o niego jak mogliśmy, natomiast jest to stary Bösendorfer z lat 70. Doskonały instrument, ale już wymagający pewnych nakładów. Dzięki zakupowi fortepianu tej klasy, oprócz koncertów Radomskiej Orkiestry Kameralnej, zespół będzie mógł zaproponować publiczności recitale fortepianowe uznanych solistów. Niejednokrotnie miałam rozmowę z pianistami, wybitnymi pianistami, którzy z chęcią tutaj się pisali na współpracę z naszą orkiestrą, że dużo dobrego słyszeli o Radomskiej Orkiestrze. No i słyszeli nagle Bösendorfer z lat 70. i tak czułam pewien rodzaj takiej niepewności. No tutaj dysponujemy w tej chwili bardzo dobrym instrumentem, dobrym fortepianem klasy mistrzowskiej. Do oceny jakościowej zaproszono 3 ekspertów, 2 pianistów wysokiej klasy oraz renomowanego stroiciela, który zajmuje się także renowacją i rekonstrukcją starych klawesynów, fortepianów i pianin. Fortepian wraz z niezbędnymi elementami dodatkowymi, m.in. pokrowcem i ławą, został dostarczony do siedziby Radomskiej Orkiestry Kameralnej w celu przeprowadzenia oceny jakościowej zgodnie z warunkami prowadzonego zamówienia już w listopadzie. Dzięki temu można go było wykorzystać podczas grudniowych prób i koncertów orkiestry. Jest to Yamaha, model CFX, dla tych wtajemniczonych wszystko już jest jasne, model bardzo popularny, stosowany na całym świecie w salach koncertowych, w filharmoniach. Pianiści go lubią, znają bardzo dobrze, więc to też jest taka fajna, brzydko mówiąc, karta przetargowa, czyli dzwonię i mówię, mamy Yamahę, mamy CFX-a, no i tutaj już jest od razu, okej, okay, no to jest inna rozmowa, prawda? Do przetargu zgłosiło się 4 oferentów, jednak tylko jeden z nich spełniał wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.